Cześć kochani, dzisiaj znowu przybywam do Was z kolejną taką luźną budową. Ostatnio mi chodziło po głowie, żeby wybudować dom w kontenerze. No i próbowałam znaleźć jakieś fajne mody właśnie pozwalające mi na zbudowanie czegoś takiego. To znaczy mogłabym to zrobić bez modów, ale stwierdziłam, że fajnie by było, jakbym jednak te ściany takie, wiecie, kontenerowe gdzieś tam znalazła. No i udało mi się. No i powiem Wam, że no strasznie mi się podobają te mody i generalnie też strasznie podoba mi się efekt. Starałam się też, żeby w środku było to tak umeblowane troszkę inaczej niż zwykle i mam nadzieję, że taki efekt udało mi się osiągnąć. I ogólnie jestem strasznie ciekawa, co Wy o tym myślicie. Aha, i podejrzewam, że wyprzedzę Wasze pytania, bo podejrzewam, że zapytacie, czy to w ogóle jest funkcjonalne i czy do tego kontenera da się wejść, bo tam są te takie drzwi metalowe, otwarte. I tam usuwałam ścianę po to, żeby móc te drzwi jakby wstawić, żeby, wiecie, tam wejście było. I mimo, że tam na dole jest trochę tego metalu, który mógłby przeszkadzać Simowi, żeby wejść, sprawdziłam, da się wejść, także budowla jest całkowicie funkcjonalna, także śmiało możecie pobierać, bo ona oczywiście udostępniona będzie. Generalnie większość moich budynków jest, czy pomieszczeń, udostępniona w galerii i oczywiście wszelkie linki, mój nick na Originie, wszystko macie zawsze w opisie, więc ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby do tego opisu jednak zaglądać, bo no muszę przyznać, że bez przerwy zadajecie mi te same pytania, a wystarczy czasem kliknąć opis. Polecam Wam. No i co, no nie będę przedłużać, bo nie mam zbyt wiele tutaj do powiedzenia. Mody postaram Wam się jak zwykle podać w opisie i jak zwykle też, jakby czegoś brakowało, to wiecie, dajcie mi znać. No i koniecznie też powiedzcie mi, co myślicie o tej budowli, czy Wam się podoba, czy nie. No i wbijajcie do mnie na Instagrama i Facebooka. Jeśli nie subskrybujecie, to klikajcie czerwony przycisk. A ja Was zostawiam niestety z muzyką. To się chyba nie zmieni. Życzę Wam przyjemnego oglądania i do następnego.
Thank you.